Kiedy wrócili do pozostałych uczniów, ujrzeli wokół nich wielki tłum i nauczycieli pisma, którzy dyskutowali z nimi. Zaraz też, gdy ludzie go zobaczyli, pełni podziwu biegli do niego i pozdrawiali go. A on ich zapytał: o czym dyskutujecie z nimi? Wtedy powiedział do niego jakiś człowiek z tłumu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, którego opętał duch niemy. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim to tu, to tam, a on ma wtedy pełno śliny w ustach, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, ale nie byli w stanie go wyrzucić. Jezus im odpowiedział: o niewierzący ludzie, jak długo mam być jeszcze z wami? Jak długo będę musiał was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. Gdy tylko duch zobaczył Jezusa, szarpnął gwałtownie chłopcem, a on upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał jego ojca: od jak dawna mu się to zdarza? Ten odpowiedział: od dzieciństwa. Często wrzucał go w ogień lub w wodę, aby go zabić. Lecz jeśli możesz coś uczynić, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział do niego: jeśli możesz. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Natychmiast ojciec chłopca krzyknął: wierzę, uzdrów mnie z mojej niewiary. Jezus, widząc, że tłum się gromadzi, rozkazał stanowczo duchowi nieczystemu: duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjść z niego i już nigdy więcej do niego nie wracaj. I wyszedł z niego wśród wrzasków i gwałtownych konwulsji. Chłopiec wyglądał jak nieżywy, dlatego wielu mówiło, że umarł. Jezus zaś ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Kiedy wchodził do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: ducha tego rodzaju nie można wyrzucić inaczej, jak tylko modlitwą. Najpierw ta Ewangelia pokazuje, po co jest Kościół. Odpowiedź brzmi tak, że Kościół nie jest po to, żeby sobie porozmawiać o Bogu. Kościół nie jest przestrzenią do dysput na temat Boga, do rozpraw na temat Boga. Taki jest obraz na początku tego wydarzenia. Jest tłum, który otacza dyskutujących o Bogu. Uczniowie Jezusa, apostołowie, dyskutują z faryzeuszami. Kościół nie jest od dyskusji na temat Boga. Kościół jest miejscem, gdzie człowiek powinien doświadczyć zbawienia, mocy Bożej, mocy, która uzdrawia, mocy, która wyzwala od zła. Nie chodzi tylko o to, żeby przekazywać prawdę. Już na pewno nie chodzi o to, żeby się kłócić o prawdę, spierać o prawdę. Chodzi o to, by w Kościele otworzyć przestrzeń spotkania z łaską Boga. Właśnie z taką łaską, z taką miłością, z taką mocą, która ma moc wyrwać człowieka ze zła. Nie chodzi tylko o to, że mamy kłopot, nie wiem, z granicami naszej wiedzy. I wiara jest tylko po to, żeby nam wypełniła nasz światopogląd. Chodzi o rzeczy o wiele poważniejsze. Chodzi o to, co nazywamy doświadczeniem zbawienia. Nie wiedza, tylko zbawienie. To jest ważne na początek. Myślę, za często jednak jest z nami w Kościele tak, że wchodzimy w debaty, w dyskusje, w spory, w kłótnie. Kochamy debaty, będziemy debatować nieraz całymi dniami, a te debaty, zamiast cokolwiek zmieniać, to tak naprawdę tylko obnażają naszą bezsilność,
z samej rozmowy jeszcze nic się nie dzieje, z samego sporu jeszcze nic się nie dzieje, z samej dyskusji jeszcze nic się nie dzieje. Nie chodzi o jałowe dyskusje, chodzi o prawdę, która ma moc zbawiać, zmieniać, przekształcać, wyzwalać człowieka, który znalazł się w sytuacji zniewolenia przez zło, zdominowany przez zło, bezradny wobec zła. I to jest pierwsza rzecz, którą ta Ewangelia pokazuje, dla nas wszystkich tu bardzo ważna. Po co jest Kościół? Po co jest Kościół? I potem w tym Kościele pada pytanie, przejmujące pytanie apostołów. Dlaczego my nie mogliśmy go uwolnić? Dlaczego nie mogliśmy? Każdy z nas ma takie doświadczenia. Przecież nie brakuje nam wiedzy, nie brakuje nam wykształcenia. Jesteśmy w gronie Jezusowych apostołów. Jesteśmy do tego grona przez Niego wybrani. Dlaczego nie mogliśmy? Dlaczego okazaliśmy się bezradni? Odpowiedź jest przytoczona zarówno w wersji markowej, tej, którą wysłuchaliśmy, jak i w równoległej wersji u świętego Mateusza w 17 rozdziale. U Mateusza jest taka diagnoza Jezusa ogólniejsza. Jezus mówi, z powodu waszej małej wiary. Z powodu waszej małej wiary. Potem mówi, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, minimum, moglibyście góry przesuwać. Nic nie byłoby dla was niemożliwe. Wiara to nie jest tylko zbiór twierdzeń, to nie jest tylko rozumowa akceptacja jakichś tez, przykazań, praw, zasad. Wiara to jest osobista relacja z Jezusem. Tego nas bez przerwy uczą ostatnio papieże. Osobista relacja z Nim. Jezus mówi, gdybyście mieli tyle osobistej relacji ze mną, nic nie będzie dla was niemożliwe. To jest warunek sine qua non. Bez tego się nic nie wydarzy. To jest zaproszenie, żeby być z Nim choćby w takiej przestrzeni czasu, uwagi, myśli, jak ziarnko gorczycy, chociaż minimum czasu na takie bezpośrednie bycie razem, twarzą w twarz, w ciszy, w rozmyślaniu, w adoracji, w medytacji nad Słowem. Bez tego nic nie będzie. Bez tego nic nie będzie. To jest warunek konieczny. I ta bliskość z Jezusem, ta komunia z Jezusem, ona nam też potem podpowie środki. I to jest to, co zapisał Marek z tej diagnozy Jezusa, że potrzebna jest modlitwa i post. Dzisiaj rano, jak wziąłem sobie ten tekst na medytację, to mi się natychmiast przypomniało to, co wczoraj mówił ojciec święty Franciszek, zamykając te 4 dni spotkania biskupów z całego świata na temat przestępstw wobec nieletnich, wobec dzieci. Jak papież o tym mocno mówił, że kto nie zobaczy w tej serii przestępstw, zła, tego nieszczęścia, które drąży wszystkie społeczeństwa, ale w szczególny sposób drąży też Kościół. Kto nie zobaczy w tym obecności szatana, to się ślizga po powierzchni tematu. Można o wszystkim rozmawiać, co jest potrzebne. A papież mówi, potrzebna jest modlitwa, potrzebny jest post, potrzebne jest umartwienie, potrzebne jest wejście w walkę duchową. Tego nie ma, to właśnie będziemy na takim poziomie Kościoła, który dyskutuje. Podebatujmy sobie. Nie poprzyjcie tego modlitwą, nie poprzyjcie tego postem, umartwieniem.
wejściem w duchowe zmaganie. To właśnie mamy wtedy Kościół, który debatuje, ale w nim nie ma żadnego doświadczenia siły zbawczej. Nie sięgamy do przyczyny zła. Narzędziami, które stosujemy, nie sięgamy do przyczyny zła. Mówi Jezus do nas dzisiaj, chcecie być po mojemu skuteczni, na mój sposób skuteczni, bądźcie w relacji ze mną, w bliskości ze mną, miejcie minimum, jak ziarnko gorczycy, miejcie tyle wiary, to znaczy spotkania, komunii, bliskości z moją osobą, bądźcie ze mną blisko, dajcie mi trochę czasu, dajcie mi waszej uwagi, dajcie mi waszego słuchania, dajcie mi waszego serca, tyle ile ziarnko gorczycy, choćby tyle mi dajcie. To wam podpowie potrzebną modlitwę, potrzebny post, potrzebne umartwienie, to wam podpowie właściwe narzędzia. Wtedy będziecie skuteczni, to znaczy wtedy Kościół będzie sakramentem zbawienia przez posługę kapłańską także, a nie tylko towarzystwem debatujących i dyskutujących ludzi. Amen.